Anna Grodzka zali się na głodowe emeryturę, spinoc budżet z miesiąca na miesiąc. O Annie Grodzkiej zrobiło się głośno, gdy w 2011 roku wystartowała w wyborach do Sejmu. Kobieta otrzymała wówczas pierwsze miejsce na liście wyborczej ruchu Palikota w okręgu krakowskim. Zostając tym samym pierwsza otwarcie transpłciowa osoba w polskim parlamencie. Jakiś czas temu Grodzka zniknęła z polityki i nieco wycofała się z życia publicznego. Wciąż angażuje się jednak w pomoc osobom transpłciowym, za co została w zeszłym roku nagrodzona. Od kilku lat Anna mierzy się z poważną chorobą, stenozą kręgosłupa. Jakiś czas temu zorganizowano nawet na jej kosztowne leczenie zbiórkę pieniężną, które publicznie wsparł m.in. Robert Biedron. Przypominamy, zebrali pieniądze na operację Anny Grodzkiej. Jestem wzruszona waszym dobrem. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Okazuje się, że mimo pomocy 69-latka na co dzień i tak ledwo wiąże koniec z końcem. W rozmowie z tygodnikiem Polityka zdradziła, jak żyje się jej na emeryturze. Jestem teraz zwykle emerytka. Kto może sobie wyobrazać, że mam jakaś poselska emerytura? Nie. Mam zupełnie zwykła, jaka wypracowałam w toku życia. A przez wiele lat byłam przedsiębiorcą i nierozważnie płaciłam minimalne składki. Teraz muszę spinać budżet z miesiąca na miesiąc, ubolewa. Współczuję Annie? Przypominamy, że w ostatnim czasie nie ona jedyna skarżyła się na emeryturę. Elżbieta Zapędowska gorzko o swojej emeryturze, zarabiam poza nią, bo inaczej już by mnie nie było.